Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 22 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Rogue. No i sprawdziłem sobie poza nagraniem właśnie, ile nam jeszcze mniej więcej zostało misji do końca gry. Okazało się, że tutaj jeszcze nie ma tak zwanego endgame'u, więc nagram sobie kolejny odcinek pod rząd. Lecimy, sekwencja szósta na naszych prawach, rozpocznij misję. Master Cormac, to what do I owe the pleasure? I was stopping to restock my ship when I heard the talented Captain Cook was here. We have a word. At your service, as always. I'm looking for a man. Captain Louis-Joseph Gauthier, Chevalier de la Vérendrye. The explorer? I have heard of him and his illustrious family. I must see him. Ah, send him my regards. Or not. He sailed east a few days ago on a heading to Anticosti. Indeed. I would advise caution. Oh, I've been there before. Then, I bid you good fortune. I will be sailing past Conception Bay, should you require further assistance. Much obliged. The Grand Master is pleased, Shay, what you did in New York. Yeah, it's only a matter of time now before order is restored. New York was never orderly, Gist. With hope gone, perhaps. It couldn't have been easy for you, my lad, but you did what you had to do. I keep telling myself that. We're almost rid of the assassins in New York, and it's not as if the Hellcat didn't try to make you wear a pine overcoat. You had no other choice. I chose to cast my lot with the Templars. And we are glad you did, Shay. Who knows? Had you not, you might have found yourself at the end of Master Kenway's blade. Or yours. That's the spirit. Look, Shay, by killing Hope, you not only saved yourself and half of New York from the assassin's poisons, you also learned the path we must take next. Now our task is simple. Prevent a group of paper skull killers from destroying another city. All in a day's work. No, trzeba przyznać, że podpuń do fortu od tyłu, okej. No trzeba przyznać, że on tutaj Gist ma oczywiście sporo racji. Dobra, czekajcie, ja trochę przyspieszę, żeby nas tam nie wykryli przypadkiem. No dobra, i my mamy podpłynąć w to miejsce, no dobrze. Trochę może zwolnimy, żeby tam nie przypierniczyć z całej siły w te skały. Anticosti jest famed for its shipwrecks. They likely believe no one would venture into such dangerous waters. None but fools and madmen perhaps? Watch out for those icebergs, Captain. No spoko, spoko, ja na wszystko uważam, już zacumowaliśmy, łatwo. Dobra, idziemy. Dobrze. Znajdź przywódcę przestępców, unikaj otwartego konfliktu. No dobra, może wyjdzie, może nie. Jeszcze zobaczymy. Ale szkoda, że powoli już kończymy Rogue. Muszę przyznać, że naprawdę tak dobrze mi się grało w tą część. Dalej mi się gra zresztą. No dobra. Oj, będę kichał chyba. O kurde, pierwszy raz chyba w życiu kichnąłem na nagraniu. Wiem, że nie było słychać, ale kichnąłem. Mills deserved to swing. This place would be overrun with redcoats if we had the sound's mouth. Dobra, ten ubity. Ukradnij mapy. Dobrze, za chwilę to zrobimy. Tamtego uśpię. Żeby w razie czego mnie nie wykrył. Najważniejsze, żeby zdjąć tych strzelców. Na dole to jakoś tam sobie poradzę. Jeszcze nie tu miałeś zeskoczyć. Czekajcie, bo tam gdzieś jest jeszcze jeden strzelec tylko. No to żeś dorobił teraz, nie? Ja pierniczę, nie taki był plan. Nie taki był plan. Nie taki był plan. Totalnie nie taki był plan. Jezu, jak zwykle mi nie wyszło. Dobra, to niezły, czysty strzał przez murek. Pozdrawiam.
Dobra, ubijmy ich szybko. No niestety, pełnego synchro nie będzie. Zdarza się. Dobra, przeszukajmy tego gościa. A, nie tego przeszukałem. Dobra. Okej, cele dodatkowe nie zabije żadnych strażników, ale że od teraz, tak? Dobra, to od teraz to może siądzie. Sorry gościu, mam cię nie zabijać. A jak ja mam teraz się... O kurde, czekajcie, czekajcie. Musimy wejść wyżej. Dobrze, no wrócimy się tak samo jak przyszliśmy. Co tam się dzieje? Czemu słyszę wybuchy? Mhm, no to pozdrawiam. Dobra, Shay, dawaj, lecimy. Wiem, że... O kurde, co się dzieje? No wy nie umiecie, kurde, sterować tym statkiem, Gamonie. No, trzymajcie się, czekamy na kapitana. No tak, bo wy nie umiecie chyba pływać. Co tym stateczkiem? Ja pierdzielę, co za Gamonie. Dobra, chodź tu. Ucieknij na otwarte morze. Dobra. No wiem, 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 wiem. Oho, mamy... O kurde, mamy przypał chyba. Mamy tak zwany przypał. King George's men will take care of those pirates. We've got our own battles to fight. Dobra, chyba żyjemy. Jest w miarę git. Wszyscy się od nas odczepili, także spoko. Ale nie, nie, ziomeczku, nie wpłyń we mnie, bo ty jesteś mój. Byśmy mieli przypsona trochę. Dobra. That was a far closer escape than I'm comfortable with. But we have what we came for. Then we know where De La Vérendrye's ships are headed? Not quite. But we have the means to find out. We'll need Cook to interpret these maps. Then we should set sail for the coast of Newfoundland. No dobrze, aha, i tutaj wspomnienie ukończone już. Okej, okay, no dobra. No, niestety dwa cele na pełną synchronizację nam się nie udały, ale mniejsza z tym. No dobrze, wiecie co? Widzę, że jesteśmy tutaj koło zupełnie nowej lokacji, więc możemy sobie jak najbardziej popłynąć tutaj. Trochę sobie oczywiście poeksplorujemy, skoro już jedną misję wykonaliśmy. Dobra, i tu widzę jeszcze skrzynka. Okej, trochę drewna zawsze się przyda. I zobaczmy, co to jest za miejsce. Ja mogę to jakoś zacumować? Tak jest, cumuj, dobra. Dawno w sumie nie zaglądałem do tego, do floty, ale mniejsza z tym. Dobrze. Septils, okej. Teraz pytanie, jak ja mam się dostać do góry? Tutaj? Chyba tutaj. Co prawda nie bezpośrednio do góry, ale bardziej w głąb lokacji tu wejdziemy, więc spoko. Dobra. I punkt widokowy jest gdzieś nade mną. Musimy się jakoś dostać do góry. Oho. No, podejdź tu. No nie, ej, serio nie ubiłem go po cichu? O, siema, jelonek. A, dobra, zostawię cię. Na ciebie już chyba polowałem wystarczającą ilość razy. Dobra, tu jeszcze widzę skrzynkę. Tylko, że chyba... A, bez kitu, ta skrzynka była na górze. No, okej. Niepotrzebnie zeskakiwałem. Dobra, wracajmy się. Okej, dawaj, dawaj, Shay. Lecisz, lecisz. A tu widzę kolejny strażnik. Wykryjesz mnie, czy mnie nie wykryjesz? Dobra, dzięki. Doceniam. Nie gwizdaj, Shay. Jesteś jakiś niewychowany jesteś, że ty gwizdasz? Dobra, idźmy sobie synchronizować punkcik. Przez chwilę myślałem, że tam jest flaga Szwecji. To by było śmieszne w sumie. Jakby nagle na północy Atlantyku flaga Szwecji się pojawiła. Dobra, także punkcik synchronizowany, łatwo. W Sianie chyba nic nie ma z tego co widzę. Ale mamy tu naprawdę sporo do zrobienia w tej lokacji. Bogo, zaraz się wszystkim zajmiemy. Tylko lipa, że tu jest wszędzie ten teren strzeżony. Ciekawe, czy da się go pozbyć jakoś. No, witaj, witaj. A, tu niestety nie posiadam kamienia wystarczająco, żeby zrobić renowację. No, trudno.
Okej, tu mamy za to skrzynię. I tutaj to tyle, no dobra. Strefa zastrzeżona, no don't you say. Zauważyłem. Teraz czekajcie, gdzie jest ta skrzynka? Ona jest chyba pode mną? Nie wiem. Zeskoczmy. Aha, dokładnie tutaj. Dobra, elegancko. I teraz, nie wiem, może po tym drzewie wyjdziemy do góry z powrotem? Będzie chyba najprościej. Tylko gdzie miałbym się udać dalej? Czekajcie, możemy w tą stronę. Oho, nie odwracaj się stary, nawet nie próbuj. Dobra, dzięki. Doceniam. Double kill! Albo nie, albo nie. Okej, okay, łatwo. Która jest godzina? Dobra, muszę patrzeć na godzinę. Interakcja. Zbierzemy sobie kolejny liścik. Zobaczymy, co tam ktoś ciekawego nasmarował. Dobra, ostrzeżenie. Oho. Zobaczmy. 1751, Hillesie. Choć jestem pod wielkim wrażeniem tempa wzrostu bractwa w koloniach, odczuwam rosnący niepokój, że ignorujesz moje ostrzeżenia o zakusach rytu brytyjskiego zakonu templariuszy. Reginald Birch przetrząsa cały świat w poszukiwaniu artefaktów prekursorów i dotarły do nas informacje, że wkrótce zwróci swoje oczy na kolonię. Jeżeli nie, kiedy to zrobi, z pewnością pośle tam swojego najniebezpieczniejszego agenta, mistrza Haythama Kenwaya. Templariusze już teraz mogą znajdować się w nowym świecie. Bez wątpienia nieraz się z nimi ścierałeś, ale nie spotkałeś jeszcze istoty tak przebiegłej ani niebezpiecznej jak templariusz brytyjski. Z lękiem myślę o dniu, kiedy być może sam będę musiał zmierzyć się z Kenwayem i zaklinam, posłuchaj mojego wołania o ostrożność. Moja następna misja wiedzie mnie na Korsykę, więc muszę przygotować się do podróży. Skontaktuję się z tobą tak szybko, jak to będzie możliwe. Twój w bractwie Miko, Londyn. No, a propos Londynu, to tam oczywiście w Londynie będzie miała część Syndicate. I swoją drogą Syndicate naprawdę mega się podobało. Także już też się nie mogę doczekać nagrywania tej części. Tam bardzo była... No, to nie będzie chyba spoiler, jak to powiem, ale bardzo była tam fajna mechanika wojny gangów. To mi się bardzo podobało. Dobra. Teraz tak, gdzie jest ten fragment danych? Aha, w tamtym miejscu, ale to już jak na Morrigana będziemy wracać, to sobie zbierzemy. No Shay, co ty robisz? Oho, fajny cmentarz. Pozdrawiam. Kolejna mapa. A co wy tu patrzcie? Aha, bo ktoś tu umarł. No, trudno. Różnie w życiu bywa, wiecie o co chodzi. Dobra. O, i w Nowym Jorku mamy jakąś mapę. No okej. Może akurat będziemy przechodzić gdzieś tam w okolicy. No i chyba nie złapię tej szanty. Chociaż. Dawaj, Shay, gonimy. No biegnij za nią szybciej. Dobra, jest, mamy to. Okej, tu jeszcze widzę jest skrzynka. Tylko gdzie ona konkretnie jest? Ona jest jakoś wyżej. O, tędy się nie wespnę. Po tym drzewie chyba najlepiej. And... Gdzie ta skrzynia? Tutaj, dobra. No, elegancko. Proszę mnie to dać i teraz już został nam, widzę, ostatni ten fragment danych. Trochę szkoda, że nie jestem w stanie tej renowacji zrobić, no ale już trudno. Teraz czekajcie, żeby się dostać po ten fragment danych. Gdzie on był konkretnie? Tutaj, dobra. No, idealnie sobie skoczymy na Morrigana. No, prawie. Dobra, także stąd możemy zawijać. Może się gdzieś tepnę, będzie najprościej, żeby nie pływać. Czekajcie, gdzie ja mogę się tepnąć właściwie? Czego my nie zrobiliśmy na stówę jeszcze? Tutaj wszystko, tylko chyba renowacja mi została. Tu tak samo. Tutaj chyba też. Tutaj też. Tu to przechwycenie asasyna mi zostało, ale ono się chyba coś zbugowało, bo nie chce mi się pojawić w ogóle ponownie. Więc nie wiem. Może w Dolinie Rzeki coś mamy do zrobienia? Nie wiem, obczajmy sobie te lokacje. Nie wiem, tutaj może? O, tu Benz, proszę bardzo. Tu nie zrobiliśmy wszystkiego. Dobra, to możemy się tam przenieść. Możemy się tym zająć. A, tu jest siedziba gangu? Aha, no dobra, no to możemy się tym zająć. Czemu by nie?
Tylko, że kurde, to jest wszędzie strefa strzeżona. A, czekajcie. Co mnie uderzyło? Nie wiem. Ja bym chciał zająć się tym strzelcem przede wszystkim. Czekajcie. Zdejmiemy tego gościa. Okej, mam nadzieję, że trochę postrzelasz do swoich. Przywódca gangu wykrył cię. No to niech mnie zaatakuje. Jak mnie wykrył? Gdzie jest ten lesz? Wow, wow. Dobra, dobra, żartowałem. Ej, czekajcie, gdzie się chciałem dostać? Do tej flagi chyba chciałem się dostać. Tak, tutaj windą. Dobra, mogę tą flagę odciąć? Mogę, okej. Nie, czekajcie, co tam były jeszcze za zadania, bo nie zwróciłem uwagi. Na pewno zabić przywódcę i handlarza niewolników jeszcze. A, czekajcie, ten handlarz jest chyba tam. Kurde, strasznie duża ta siedziba gangu, na całą wyspę obejmuje. O kurde. Oż ty dziadu. No i dobra, pozdrawiam cię serdecznie. Ej, co to miało być? No przecież... Ej, no wziąłem gościa na żywą tarczę, a nagle mnie zabili strzałem. Ech, serio? No serio, i muszę to teraz od nowa robić? Uwielbiam, po prostu uwielbiam takie akcje. Ja pierdzielę. Dzięki gro. Dobra, wejdźmy na górę. No dobrze, teraz momencik. Nadetniemy sobie tą flagę. Tego przywódcę zaraz zlokalizujemy, strzelę go berserkerem, bo widzę, że on nie jest na to odporny. Więc zaraz to zrobimy po raz kolejny. Tylko nigdzie skubańca nie widzę. Nie wiem, może jak tu trochę bliżej podejdę? Może tutaj go wykryję? Okej, tam jest, no dobra. Widziałem cię, gościu, widziałem cię. Nie, nie wykrywaj mnie. No, widziałem gościa, czekajcie, a mogę tam strzelić? Nie, to nie działa. Nie, no nie wierzę, czemu to jest takie drewniane momentami, no przecież mogłem go dziabnąć. Dobra, gdzie jest ten przywódca? Albo inaczej, zajmiemy się tym strzelcem. Dobra, leży. Lepsze pistolety oddają, zdecydowanie. Przeładuj się jeszcze szybciej. I dobra, i teraz tak. Ten gamon jest tutaj. A, tego się nie spodziewałeś, stary. Dobra, tyle, łatwo. No, także jeszcze handlarz niewolników. I to będzie na tyle. Okej, dawajcie mi zapasy wszystkie. Tylko kurde, ten koleś jest ponad 100 metrów dalej. Ja pierdzielę, co to była za kontra? Ja chyba stanąłem gdzieś na drzewie, przez to takim misklikiem go. Troszeczkę naszym misklikiem, w sensie tak trochę niefortunnie go skontrowałem. Ja pierdzielę, Shay, no weź się normalnie wespnij, stary, na górę. No dzięki wielkie. Doceniam. Dobra, jesteśmy. Kurde, czasami to... Dobrze, niekoniecznie o to mi chodziło, ale okej. Nie, no jeszcze skok wiary mnie... No nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Mhm, super, jeszcze ten będzie do mnie teraz naparzać. A ja ci wierzę, stary, że ty za mną nadążysz. Dobra, czekajcie, tego strzelca trzeba zdjąć. Dobra. Tego szybko zdejmiemy. Okej, pięknie. Dobra, poszło. Kurde, co oni są irytujący czasami, ci przeciwnicy. Ale dobra, mamy to, udało się. Siedziba gangu przejęta. No, i to mi się podoba, tak ma być, tak ma właśnie być. Tak sprawnie to powinno wszystko wyglądać. No, no i elegancko.
Kolejna strefa handlowa przejęta. Więc będziemy jakiś tam dochód dostawać. Dobra. I teraz tak, co nam jeszcze tu zostało? Jedna renowacja, dwie skrzynie i dwa fragmenty danych. Dobra, gdzie to konkretnie jest? Renowację mamy w tym miejscu. Nie wiem, czy mi się to uda. Z racji tego, że nie wiem, ile w sumie mam surowców. Nie wiem, czy mi to styknie, czy nie wiem, że na mapie jest napisane, ile surowców potrzebuję, żeby coś odnowić, ale nie wiem, ile ja mam, więc na jedno wyjdzie, jak tam podejdę, czy nie. Znaczy, no i tak muszę tam podejść i zobaczyć. Dobra. O, i mogę to odnowić. Dobra, to dawaj, lutujemy. Mam tylko nadzieję, że przed kolejną misją nie wyskoczy mi komunikat. Musisz ulepszyć Morrigana, a ja, oho, zużyłem wszystkie surowce. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale widzę, że sporo się dochód zwiększył, także spoko. No z pieniędzmi to akurat w tej grze naprawdę problemu nie ma absolutnie żadnego. Dobra, chciałem szybkiej podróży użyć, ale w sumie mamy tam na tyle blisko, że można się przebiec. Ale brakuje mi jakiegoś takiego szybszego środka lokomocji. Serio. Kto mnie niby widzi? Gościu, ty jesteś ze mną. No, jeszcze się potknąłem, pozdrawiam. A ten o kurde, to jest aż tam na górze. No to pozdrawiam ten fragment danych. Ciekawe, jak ja mam to zebrać. Bez kitu, czekajcie. No stary, no przecież, ej, no jestem z tobą, no. No czemu oni to... Nie, no nie rozumiem. Chłopie, ja przed chwilą przejąłem te dzielnie od gangu, a ty do mnie strzelasz. Jesteś po prostu niereformowalny. Całe te... Jak ja mam tam wejść? Nie wiem, na pewno nie od tej strony. Chociaż... Być może tutaj? No, chyba tutaj faktycznie. Tak, i tu do góry. Dobra, no i wpytę, to mi się podoba. No, elegancko. Kurde, przez chwilę myślałem, że mam kamerkę włączoną, ale na szczęście nie. Okej, okay, tylko czekajcie, a gdzie jest ta skrzynia? Bo w sumie ja bym chyba sobie od razu zebrał, skoro już tu jestem, ale ta skrzynia jest... Nie wiem, czy ona jest pode mną tutaj? No nie, miałeś skok wiary zrobić, ty farfoclu. Jeszcze jej nie mogę z tobą, ale tak, faktycznie, ta skrzynia jest tutaj, dobra. Także już sobie ją zbiorę przy okazji, tylko że... Aj, bo jestem teraz na dole, ale lipa. Moment. I znowu trzeba się wspinać. Sorry. Sorry, gościu, że cię tam pyrknąłem trochę. Nieintencjonalnie. Dobra, teraz tutaj. Okej, tędyk, tędyk i do góry. Ja pierdziu. Skomplikowane te poziomy, kurwa. To przechodzenie tego tak... Wspinanie się lewo, prawo. Dużo, dużo tego. Dobra, cyk skok wiary. No i to mi się podoba. Dobrze, i teraz tak. Co nam tu jeszcze zostało do zebrania? Szanta, skrzynka i to chyba będzie wszystko. Dobrze mówię? Tak, jedna skrzynka, jeden dodatkowy element, dobra. A potem, no czemu oni do mnie, ej, to jest bez sensu, serio, no ja przejmuję to wszystko dla Brytyjczyków, a oni do mnie później strzelają tylko dlatego, że się wspinam po dachu. To jest normalnie, nie wiem, to jest normalnie nienormalne. Dla mnie osobiście. No, trochę się będziemy przedzierać przez tą wodę, ale dobra. Huerta Santa, ona jest w tamtym miejscu, to żeby nam nie uciekła. Więc wiecie, jak na polowaniu normalnie trzeba tak podejść, subtelnie, spokojnie, wiecie o co chodzi. Podejść subtelnie. What the hell? Gdzie też. Gdzie tą szantę wywiało? Widzieliście to? Ona jakby odskoczyła. Co to było? Nie, ja jej teraz chyba nie dogonię, wiecie. No bez kitu. Nie złapię jej. Ale bullshit. No chodź tu. Dawaj. Dobra, ja pierdzielę, ledwo. No ale to było głupie. W sensie wiecie, ja chyba od złej strony podszedłem do tej szanty, tak mi się wydaje. Dlatego ona tak odskoczyła dziwnie. Dobra, skok... No, nie rozumiem, no po prostu, czemu te skoki wiary mi nie wchodzą? Ja naprawdę muszę się zatrzymać, wymierzyć. No, w poprzednich częściach zawsze przecież działało tak. Znaczy, dobra, w każdej części miałem przynajmniej jeden nieudany skok wiary, tak? To jest jakby klasyczek, ale... chodzi mi o to, że mimo wszystko lepiej to działało. Zawsze to działało, jakoś lepiej, no te skoki wiary.
Okej, dawaj skórę przy okazji, jak już cię upolowałem. Dobrze, i teraz tak. Gdzie ja po tą skrzynię mam się wspiąć? Średnio widzę, bo tu mam jakby drogę zablokowaną. Chyba, że wzdłuż tego wodospadu. A teraz to mi robisz skok wiary z 5 cm. No stary... Nie no, Shay, ja nie... Brak mi słów jest do ciebie. Gdzie jest ta skrzynia? A jak ja mam się tam wspiąć? Tędy? No to wygląda. Tak, tutaj, no. Dobra. Tutaj, tutaj, teraz tędyk. No, elegancko, dobra. No i to mi się podoba. Dawaj mi te skrzynie. No i dobra, tu bęc, dwa bendy. I elegancko. Lokacja zakończona na 100%. Dobrze, tak ma być, tak ma być. Dobra, tak się zastanawiam, czy coś jeszcze możemy porobić, bo w sumie chyba niekoniecznie na ten moment. Sleepy Hollow też mam wszystko. Tutaj mam, widzę, przechwycenie asasyna w Albanach, ale tam też jest siedziba gangu. Czego w tym momencie chyba nie chce mi się zbytnio robić. Chociaż dobra, bo widzę, że nie zdążymy już w tym czasie. No bo tak, no mamy prawie pół godziny, raczej nie zdążymy już zrobić kolejnej lokacji sobie na stówę tak na spokojnie, więc myślę, że możemy tutaj odcinek zakończyć. Trochę dwa krótsze, ale to mówię z racji tego, że nagrywam te filmiki przed wykładami, więc ten no... Nie chcę się tam spóźnić czy coś, ale to spoko, wykonaliśmy sobie misję fabularną, jedną lokację na stówę, więc myślę, że wystarczy. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Rogue. Na razie.